Dziękujemy również Panu Bogu za ten dar, jakim jest osoba czcigodnego ojca, dyrektora Tadeusza Rydzyka. Bez niego, bez jego śmiałej wyobraźni, klarownej myśli, hartu ducha i nieugiętej woli, ten wznoszący się ku niebu jak gotyckie katedry gmach nie zostałby wzniesiony. Bóg zapłać, ojcze dyrektorze, za wszystko, co uczyniłeś dla Kościoła i dla Polski. Dzięki Radiu Maryja, dzięki telewizji Trwam, dzięki tym wszystkim przedsięwzięciom, które są dziełem ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka, szerokie rzesze katolików w Polsce odnalazły się wobec prób relatywizowania nauki Kościoła, wobec wprowadzania w życie społeczne antykatolickich ideologii oraz prób dzielenia wierzących na tych postępowych i tych konserwatywnych. Radio Maryja współtworzy demokratyczny pluralizm opinii, korzystając z wolności słowa, odważnie i suwerennie, realnie tę wolność umacnia. Zdecydowanie staje w obronie dobrego imienia Polski oraz chrześcijańskich uniwersalnych wartości. Pozwolę sobie również przekazać na ręce ojca dyrektora patenę, która, jak myślę, uświetni kolejne Eucharystie, które będą się w tym miejscu przecież jeszcze przez niezliczoną ilość lat odbywać. Tak czy nie tak, już między ludźmi był, bo czy nie ma ciężko, nie żałując się.